Siema, tym razem pokażemy wam twirla. Jest to kolejny podstawowy trik znany także jako Basic Twirl. Można go fajnie łączyć z Basic Horizontal, ale o tym w następnym odcinku. Najpierw ogarnijmy to. Tak więc nóż trzymamy za safe handle, następnie wyrzucamy bite handle na odgarstek. Nóż trzymamy wtedy tak naprawdę trzema palcami, kciukiem, środkowym i serdecznym. Wskazujący dajemy tutaj, następnie narzucamy nóż bite handle na wskazujący, tak abyśmy mogli trzymać nóż jednym palcem, po prostu będzie tutaj wisiał. Tutaj po lewej stronie mamy wtedy bite handle razem z ostrzem, a po prawej mamy safe handle. Następnie tutaj kładziemy palec środkowy, tu kciuka i wykonujemy coś takiego. Tak więc przy zamknięciu wykonujemy takie same ruchy. Narzucamy bite handle na nadgarstek, tutaj kładziemy palec wskazujący. Znowu narzucamy, tutaj wtedy mamy palec środkowy oraz kciuka tutaj dokładamy i rolujemy jak kebaba. To by było na tyle.